Hej, witam Was na kanale Enjoyment Family. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobiłem oto tą piękną, niesamowitą rogówkę oto tymi rękami. Tak więc zapraszam Was na film. Zaczynamy od wyszlifowania sobie wszystkich belek. Tutaj mi leżą belki w tym miejscu. I te beleczki kupiliśmy w Castoramie i je będę szlifował. Natomiast z tej strony mam tutaj deski, które zostały nam po prostu z tarasu. Gdy budowałem taras, zostało nam wiele desek. I właśnie je też sobie wykorzystamy na tą rogówkę, którą będziemy tworzyć. Więc ja sobie przygotuję tutaj stanowisko i będziemy zaczynać już po prostu szlifować. Żeby móc sobie przygotować to wszystko do położenia tutaj oleju na to drewno, żeby je dobrze po prostu zabezpieczyć. Wbiłem sobie takiego osła. Jest mega przydatny, może nie wygląda profesjonalnie, ale się mega tutaj mi sprawdza. Ustawiam sobie go mniej więcej na wysokość stołu i w tym momencie mogę sobie przedłużyć ten stół tym właśnie osłem i łatwiej mi jest po prostu tutaj tym wszystkim operować. Później będę musiał sobie wybrać jakby najprostsze belki, bo one nie są wszystkie proste. Natomiast te, które pójdą gdzieś tam do środka, które będą podtrzymywać jakby deski, które będą siedziskiem. A ja teraz i tak muszę obszlifować wszystkie belki, bo prawdopodobnie wszystkie mi na to zejdą. Belki, które tutaj mam, to są belki 7 cm na 7 na 2 m 400. W Castoramie kupiliśmy. To rogówki są jak najbardziej wystarczające, jeśli chodzi o ich grubość. Natomiast jeśli chodzi o długość, to dla mnie są trochę za krótkie, więc będziemy sobie je jeszcze później przedłużać, żeby ta rogówka, którą tworzymy, miała też taką półeczkę, na której będziemy mogli coś odłożyć albo dać jakieś ozdoby na tarasie i tak dalej, żeby to fajnie wszystko wyglądało. Ok, belki do szlifowania mamy przygotowane. Teraz papier ścierny. Kupiłem papier ścierny o gradacji 180, żeby zeszlifować sobie tutaj te belki. Tak samo 180 będę szlifował jakby już deski, które będą na tym stelażu. Wszędzie użyję 180 i to jest bardzo ważne, żeby wszędzie używać tego samego papieru ściernego. Czy użyjecie 150 czy 180, tam wielkiej różnicy nie będzie dla zeszlifowania tego. Natomiast później dla koloru ma to olbrzymie znaczenie. Jeśli na przykład tą belkę zeszlifowałbym 150, a tą 180, to po położeniu oleju na to z kolorem będą miały różne odcienie. Z tego względu, że inaczej to drzewo przyjmie tutaj ten olej. Więc to musicie tylko wziąć uwagę, że jeśli szlifujecie później jakby tą zewnętrzną część papierem ściernym, to zwróćcie uwagę, żeby to było o tej samej po prostu gradacji. Ja mam tutaj trochę taki bałagan, wszędzie mam narzędzia wyłożone z tego względu, że to jest to, co teraz widzicie, to jest druga część tej naszej rogówki. Po prostu najpierw chciałem sobie zrobić pierwszą, żeby wszystko przemyśleć, wszystko sobie posprawdzać, czy to, co zaplanowałem, się na pewno sprawdzi, żeby Wam pokazać już na takim produkcie, który będzie finalny. I że tak to będzie, a nie będę tego zmieniał w trakcie pracy. Więc w tym momencie po prostu to jest jakby już ta druga część rogówki. Ale z tego względu, że one są tożsame, identyczne, to nie ma znaczenia, którą zobaczycie, żeby się dowiedzieć, jak ja to zrobiłem. Ja mam takie urządzenie, ono jest z MacToolsa. To są rzeczy, które są dostępne w Juli. I tam właśnie taką kupiłem. Już mam drugą, bo pierwsza mi się zepsuła, ale wytrzymała cały taras i wiele, wiele jeszcze innych rzeczy, więc w tym momencie uznałem, że ta firma jest spoko, bo naprawdę na dużo, dużo desek przeżyła, więc zabieramy się teraz za szlifowanie. Mamy oszlifowane. Teraz będę musiał wybrać te, które są najprostsze, żeby z nich zrobić sobie jakby zewnętrzną część tej naszej konstrukcji. I dlatego będę potrzebował właśnie proste, żeby wszystko mi się później spięło, żeby wyszedł mi tam kąt prosty i tak dalej. Więc teraz będę przeglądał belki, które się do tego po prostu nadają, żeby nie były jakby zbyt krzywe. To jest ok. Czyli to od razu akceptujemy i z tej na pewno będziemy budować jeden bok. Tutaj mam te oszlifowane, już skończone, więc sobie od razu je przeglądniemy i zobaczymy, co z nich się da zrobić. To
Ta trochę jest zwichrowana, więc ta niestety odpada. Ta pójdzie do jakichś tam mniejszych rzeczy. Będę potrzebował coś tam pociąć. No to wtedy sobie ją po prostu użyję. W tym momencie, kiedy będzie taka sytuacja, że będę potrzebował po prostu jakichś mniejszych kawałków, to wtedy sobie ją wykorzystam. Natomiast na te najdłuższe kawałki, które potrzebuję, właściwie 4-5 tych najdłuższych, no to w tym momencie tylko tyle muszę znaleźć. Czyli to mamy drugą. Nie ma źle. One się troszeczkę się tylko rozchodzą, ale to jest milimetry, więc tam nie ma się co aż tak bardzo przejmować. No to jest zwichrowana. No to ta odpada, to pójdzie tutaj. Trzeba już w sklepie sobie dokładnie obejrzeć. Bardzo dokładnie też wybierałem w sklepie te najlepsze, które udało mi się znaleźć. No, ta jest krzywa też, nawet bardziej niż ta. Dobra, czyli ta też odpada. Potrzebuję tylko 4. Mam na razie 3 plus jedna taka niepewna. A zostały mi 3 belki. Tak, ta jest dobra. Tutaj mamy 4 wybrane plus jedna ta taka, która jest w miarę. Nie jest idealna, ale jest w miarę. Więc z tych sobie zrobimy zewnętrzną konstrukcję. Bo potrzebujemy, no właściwie więcej potrzebuję. Jeszcze będę musiał jeszcze przeszukać jej i chociaż kawałek prosty znaleźć z tego względu, że tutaj na tej części będą 2 oparcia. Będzie oparcie to główne, takie duże, plus jeszcze to oparcie małe. No ale jakoś sobie z tym poradzimy. Zaczniemy po prostu od składania tutaj spodu naszej rogówki. Ja muszę sobie dociąć tutaj odpowiednią długość tych belek łączących, ale to wam zaraz powiem wszystko, ile centymetrów ja potrzebuję na poduszki, które mam tutaj. Myśmy kupili poduszki na Allegro. Tak one wyglądają. Się tutaj cofnę, żebyście to widzieli dobrze. Ja sobie ją zabezpieczyłem tutaj folią, bo tutaj ja sobie cały czas nimi mierzę wszystko, bo robię to po prostu pod wymiar poduszek, bo tak jest najlepiej. Więc jak najlepiej wam będzie nie zaczynać za wcześnie, dopóki nie dostaniecie poduszek i będziecie mogli sobie je przyłożyć do konstrukcji, którą będziecie chcieli zrobić i w tym momencie będziecie już od razu wiedzieć, jaka ma być długość tego waszego siedziska, jak wysoko oparcie i tak dalej, bo oparcie też tutaj mam. Już wam pokażę oparcie. Tutaj mamy oparcie. Ono jest dosyć niskim oparciem, przynajmniej niższym niż my mamy w naszej rogówce, którą mamy w salonie. Natomiast jest wystarczające na zewnątrz i to właśnie pod taką konstrukcję, pod te konkretne poduszki ja wszystko ustawiam. Więc jeśli kupicie sobie inne poduszki, to będziecie te wymiary do niczego wam się moje nie przydadzą. Natomiast jeśli kupicie te same, to będziecie mogli skorzystać z tych samych wymiarów co ja. Dlaczego wybrałem 7? A to dlatego, że deski, które mam po tarasie, to mam tutaj 10. W tym momencie one mają tutaj 10, natomiast tu mają 3. Więc idealnie mi się to sprawdzi, żeby te 3 cm tutaj dorzucić od góry. Jak widzicie, od razu mi się tutaj to wszystko licuje i mam to ładnie zakończone tutaj z boku. Więc w tym momencie tak to będzie zrobione, że do tej konstrukcji dołożymy sobie tutaj deski, na których będzie można siedzieć, tutaj z boku będzie ładnie zakończone, a to wszystko tutaj robi nam te 3 cm, które ta deska ma, więc nam tutaj fajnie w to wchodzi. Takich ścinków sobie nie wyrzucajcie, bo to są idealne ścinki, z których można zrobić nóżki. Później ja sobie z nich korzystam. Zostawiłem sobie wszystkie te takie odpady, które mi tutaj zostały z tej pierwszej części tej rogówki, bo wykorzystam sobie po prostu to każdy taki element na kolejne części do tej części. To będziemy się brać teraz za cięcie. Na tej maszynie, tutaj na ukośnicy, potniemy sobie te beleczki, żeby móc zrobić całą konstrukcję spodu i jednocześnie później zrobimy sobie całe oparcie z dwóch stron, żeby to wszystko do siebie fajnie pasowało. Jak już będę miał to oparcie i tutaj ten spód, to wtedy zajmiemy się jeszcze taką dodatkową półeczką, która będzie jakby przedłużać tą naszą rogówkę o jakieś tam chyba 40 cm, coś takiego wyjdzie. I wtedy na takiej powierzchni już jesteście w stanie położyć coś. To jest na tyle stabilne, że bez problemu można na tym usiąść. Dobra, zabieramy się za robotę. Będę teraz potrzebował uciąć 7 kawałków po 73 cm. Zrobimy sobie to na tym sprzęcie tutaj. Zmieniłem tutaj tarczę na nową, bo tamta już była wyrąbana po tym wszystkim, co robiłem. Więc ekstra trzadersko teraz tnie. Bierzemy beleczkę. 73 cm. Dla mnie to będzie ta wewnętrzna belka. Przynajmniej do tych poduszek 80. Czym ładniej, czym równiej to zrobicie,
tym łatwiej wam będzie to później skręcać wszystko. Sprawdzam, czy się nie walnąłem z wymiarem, bo wiadomo, zawsze można się pomylić. Czasem lepiej sprawdzić dwa razy, niż stracić po prostu materiał. Włączymy sobie odkurzacz. Jakoś tam z karszera w tym momencie, jak lecą te biury, to wszystkie nie spadają na ziemię, tylko część jest wciągana po prostu przez odkurzacz. Nie wszystkie, ale bardzo duża część, więc warto. Beleczki mamy przycięte, to będą te poprzeczne. Teraz sobie to wszystko tutaj złączymy. Będę to składał wszystko na kleju, bo chcę, żeby to po prostu bardzo dobrze trzymało. Będą śruby i będzie też po prostu klej. Jeszcze sobie obszlifuję tutaj to cięcie, bo później może coś podejść, będzie mi się coś nie składać. Wszystko mam obszlifowane. Więc możemy przystąpić teraz do składania. Ja mam takie dwa duże ściski. Dzięki nim jestem w stanie tutaj sobie to dwoma ściskami ze sobą złączyć. Mamy tutaj rozłożone nasze dwa boki. Teraz te poprzeczne belki, które wskoczą nam tutaj. Muszę sobie to rozłożyć. Teraz sobie jakiś kąt prosty spróbujemy złapać, żeby to wszystko miało sens. Jak wiecie, one są tutaj zwichrowane, te beleczki, to później wam to może nie siadać, tak jakbyście sobie tego życzyli i tak jak ja bym sobie tego życzył. Będę wszystko sklejał takim klejem, klej tutaj do drewna, na zewnątrz i do wewnątrz i w tym momencie nie ma problemu, będzie wszędzie pasował. Po wyschnięciu jest przeźroczysty, co jest bardzo fajnie, praktycznie go nie widać. A skręcać będę takimi śrubami, to jest śruba tutaj, która od razu nawierca drewno, więc ona ma taką końcówkę, dzięki której jesteśmy w stanie to nawiercić, takiego bita. Ona ma, już wam powiem, później są pytania, jaka to jest długość. Ja mam tutaj 12 cm te śruby, a to dlatego, żebym mógł bez problemu skręcić sobie dwie belki, siódemki ze sobą, kiedy będę je kładł jedną na drugą, żebym też mógł je tak tymi śrubami skręcić. Dajemy klej z jednej i z drugiej strony. Najlepszy byłby jakiś pędzelek, ale nie mam nic pod ręką, więc po prostu tak to rozsmaruję. To i tak będzie skręcone śrubą, ale chcę, żeby to mi po prostu jak najmocniej sobie tutaj trzymało. Nie martwcie się, jak dacie tego kleju za dużo, nic się nie stanie, lepiej za dużo niż za mało. Tak, żeby było tylko pokryte. To i tak jak ściśniemy ściskiem, to nam to wypłynie ten klej. Sobie tego za bardzo ruszyć, bo już to mam wszystko tutaj ustawione równiusieńko. I teraz dwa takie duże ściski z tego względu, że nie jestem w stanie tego objąć jakby jednym ściskiem, więc użyję sobie do tego dwóch ścisków. Po prostu je złączę ze sobą. I one mi to już tutaj fajnie złapią. Także zostanie mi tylko właściwie skręcić. Ja sobie tutaj zblokowałem te belki, żebym cały czas trzymał ten kąt. No nie, tutaj dałem sobie belkę o tym samym wymiarze, która jest tutaj, żeby mi się to wszystko tutaj ładnie spinało, bo gdybym tutaj ścisnął tylko tą część, to i tak by mi się to wszystko załamało. Ja to zawsze skręcam na dwie śruby tutaj w tym miejscu, z tego względu, że gdybyście dali jedną śrubę, to mogłoby wam się to jeszcze trochę kręcić. Dlatego lepiej dać sobie dwie śruby, zrobić to dobrze i macie z głowy. Czyli mamy tutaj dwie skręcone ze sobą. Tutaj mamy to pięknie złapane, dwie śruby, które teraz to już nic nie ruszy. Możemy zająć się po prostu drugą stroną. No
i druga strona wygląda identycznie jak pierwsza. Posmarujemy sobie to, tutaj złączymy i powinno być wszystko w porządeczku. Mamy kolejny dzień. Teraz zamontujemy sobie te belki poprzeczne, bo te już nam tutaj fajnie kwieciły, te boczne, ale zamontujemy sobie te poprzeczne i właśnie ja już sobie tutaj zaznaczyłem, na trzy części to podzieliłem, tak żeby tutaj zmieściła mi się każda z belek. Posmarujemy sobie je klejem, ściśniemy i skręcimy i będziemy mieli gotowe całe praktycznie podłoże. Ścisk założony, żebyśmy mogli to docić. Teraz zrobiłem sobie troszeczkę jeszcze luźniej, żeby móc to wsadzić. Teraz będziemy dociskać. Jak większość tych desek z Castoramy jest trochę zwichrowana, więc muszę się tutaj jeszcze ściskiem wyprostować delikatnie. Ładnie ściśnięte. Teraz nawiercimy. Wam jeszcze nie pokazywałem, jak ja to nawiercam, więc od razu wam pokażę. Tutaj mam wiertło z takim pogłębieniem i w tym momencie to pogłębienie spowoduje to, że będę miał schowane po prostu główkę śruby, którą będę tutaj wkręcał. To mamy gotową. Zabieramy się za kolejną. Tutaj idzie trochę ciaśniej, więc po prostu tak sobie od razu tutaj klejem przelecę. Okej. Ta część jest gotowa. Teraz zajmiemy się jeszcze półeczką, którą będziemy dołączać tutaj z boku. Z tej strony, tak? Może być z tej strony. Z tej strony dołączymy sobie półeczkę, którą sobie złożymy właśnie z takich elementów. O! Coś takiego. I tutaj ona się zostanie dołączona po prostu z tego względu, że jest za krótka, żeby zmieścić tutaj te dwie poduszki, plus tak jak ja chcę, jeszcze dodatkowo tej półeczki. Więc zajmę się teraz zrobieniem tej półeczki. Muszę sobie dociąć tutaj jeszcze dwa kawałki, którymi połączę właśnie te dwie belki i później to wszystko tutaj dołączymy. Półeczka gotowa, tak się prezentuje, dołączamy ją tutaj, pyk, świetnie, że to źle skręciłem. Źle uciąłem, źle skręciłem, muszę to rozwalić. Tak to jest, jak się robi na chybcika. Kurde. No świetnie. Teraz jak zobaczycie, tutaj sobie położyłem tą półkę, która była na tamtej stronie, ale to tylko dlatego, że tutaj zrobiłem sobie z tego na chwilę oparcie, bo chcę przymierzyć poduszki, dokąd ma być oparcie tutaj z tyłu. Więc w tym momencie ja właśnie w taki sposób to robię. Robię, że biorę sobie poduszki, które zabezpieczyłem. No i tutaj wychodzi mi, że oparcie jest praktycznie na całość, tak? To dlatego, że tutaj jesteśmy przesunięci kawałek przez to oparcie, które będzie z tej strony, a tutaj wychodzi nam ta półeczka, o tutaj, w tym miejscu, półeczka, która będzie kończyć naszą rogówkę. Dlatego warto zabezpieczyć sobie poduszki, żeby móc je tak właśnie przykładać. Tu mam brudno, więc one by się szybko urodziły, a tak to jeszcze jest wszystko pewne. Ok, mam tutaj docięte wszystkie pionowe beleczki. Możemy położyć na to górę, żeby sprawdzić, jak to będzie wyglądać. I to będzie nasze oparcie. I tutaj pójdzie jeszcze drugie oparcie, które będzie kończyć nam jakby cały mebel już i przyłączać się do tamtej części. Trzeba pion złapać i lecimy ze skręcaniem. Klej i w drogę. Okej, tył mamy już gotowy. Teraz zaczniemy tutaj zajmować się tym bokiem,
żeby można było to tutaj przyłączyć, a później wszystko będziemy malować. Jeszcze będę musiał wyciąć nóżki, pokażę wam po prostu czego używam do tego, żeby te nóżki nie stały w wodzie, ale to za chwilę. Teraz dokończymy sobie ten bok, ja sobie to wszystko tutaj muszę poustawiać i zobaczymy jak nam to wyszło. W międzyczasie zepsuła mi się wkrętarka, musiałem kupić nową. Kupiłem z tej samej firmy, z Dextera, bo tamtą miałem ponad 5 lat i sprawdzała się super, więc wziąłem po prostu z tej samej. Najchętniej wziąłbym tą samą, natomiast już jej nie produkują niestety. No wiusieńka świeżutka prosto z pudełka. No to zaraz sprawdzimy jak to będzie nam tutaj śmigać. Ten boczek mamy tutaj gotowy, tam się tu wszystko ładnie licuje. Tutaj nam się licuje, więc jest super. Tamta półeczka też jest gotowa, więc właściwie możemy zabrać się już za malowanie tych elementów. A nie, jeszcze jedna rzecz. Jak tutaj zobaczycie, we wcześniejszej wersji nie miałem tego oparcia, więc w tym momencie ta deska szła tutaj i opierała się na tym, no nie? Teraz w tym momencie tutaj będzie tabelka. Więc muszę tutaj dołożyć jeszcze jedną belkę, na której będą mi się tutaj trzymać deski w ten sposób. A dlaczego tak robię? Dlaczego daję w ten sposób, a nie w ten sposób? To wszystko z tego powodu, że siedzicie na poduszkach i macie deski tak, no nie? To w tym momencie, jak tutaj są szpary między tymi deskami, to ta poduszka nie zjeżdża. Bo gdybym ją dał tak i byśmy siedzieli w ten sposób, to poduszka by po tym po prostu zjeżdżała. A tak trzyma się bardzo fajnie, nie trzeba jakiegoś tam montażu od spodu stosować, żeby te poduszki po prostu się nie osuwały podczas oparcia na plecy. Tutaj jeszcze jedną beleczkę muszę dociąć, właściwie to dwie beleczki sobie dotnę, żebym miał wszystko gotowe, bo tam jeszcze też mi jeszcze jedna pójdzie, prawdopodobnie do tej półki. Przyczas na nóżki. Nóżki będę na czymś takim stawiał. Nie chcę, żeby to drzewo stało bezpośrednio na wodzie. No nie, że jak napada deszcz, to będzie trochę się oczywiście gniło i tak dalej, że będzie to drzewo jakoś szybciej się niszczyć, więc zastosuję sobie takie nóżki. One tutaj mają delikatną taką, jak widzicie, równowagę, delikatną regulację i jego się na takiego czopa zakręca. To wbijamy tutaj właśnie w nóżkę, no i w tym momencie sobie bez problemu po prostu tylko kręcamy później całą tą stopę, którą możemy sobie regulować. Jak widzicie, ta regulacja jest dosyć tutaj duża i możemy sobie ją tutaj regulować. Ja to wam to pokażę z bliższa. Tak to wygląda. To jest tu jakiś ABS, jakiś plastik i to po prostu tutaj później skręcamy. Ja sobie zrobiłem taki wzornik tutaj, żeby po prostu wszystkie szybko wywiercić, no nie? Także wywierciłem sobie idealnie równo dziurę tutaj pionowo, nakładam sobie to na nóżkę i przewiercam i mam gotowe. I wtedy w tą dziurę wbijamy to z tym gwintem, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, ale wbijamy ten element z gwintem i później do tego dokręcamy po prostu nóżkę. Tylko że ja sobie teraz to nawiercę, ale wbijać będę dopiero w momencie, kiedy one już będą pomalowane, bo nie chcę, żeby mi się tutaj do tego gwintu dostała farba, żeby mi to później jakoś ciężej się wkręcało. Tak więc ja sobie po prostu to już tutaj wszystko zrobię, wywiercę i później jak już będę miał wszystko pomalowane, to lecimy i wbijamy właśnie te stópki. Ja wam link do tych wszystkich rzeczy daję w opisie filmu, także sobie możecie sprawdzić, możecie kupić sobie inne oczywiście, a możecie nie dawać wcale, to od was zależy jak sobie to wykonacie. Ja wam pokazuję po prostu jak ja to robię. Najlepiej sobie sprawdzić, czy dziura jest wystarczająco głęboka. Jak weźmiecie sobie ten element, włożycie, jeśli on się cały chowa, to znaczy, że dziura jest git. Wszystkie 6 stóp mamy nawiercone. W końcu możemy przejść, żeby tu posprzątać
i pomalować to wszystko. Zabieramy się za malowanie. Ja to będę malował olejem, tym samym co malowałem taras, bo została mi farba i chcę ją po prostu wykorzystać, bo szkoda wyrzucać. Ja sobie go złapałem tutaj ściskami i tak to pomaluję, później sobie to odwrócę. Tu nie ma się co przejmować, tego elementu i tak nie widać. Natomiast jeśli chodzi o jakąś tam wilgoć i wodę, to na pewno będzie po tym padać, czy tam będzie po prostu wilgoć w powietrzu. Więc w tym momencie chcę sobie to dobrze zabezpieczyć, żeby mi to po prostu się nie psuło, nie gniło. Więc malujemy po kolei wszystkie elementy. Przed skręceniem sobie je będę malował. Później jak już wszystko będzie omalowane, to zabiorę się od razu za skręcanie tego. Tak więc lecimy z malowaniem. Trochę tego jest, natomiast akurat maluje się fajnie. Zwłaszcza jak sobie dobierzecie wałek mniej więcej tej samej szerokości, co macie deski. Ja mam troszeczkę większy, ale to nie przeszkadza, bo fajnie to idzie, szybciutko. Ja tego oleju nie będę przecierał, zostawię go do wyschnięcia, żeby była taka grubsza powłoka. Ja będę tutaj dawał 2 razy ten kolor, a później dam jeszcze na to bezbarwny, bo ten bezbarwny dla mnie daje jakby największe mimo wszystko zabezpieczenie. Tak więc przemalujemy sobie ten stelaż 3 razy. Tutaj nie trzeba się przejmować, żeby to było jakoś bardzo równo, z tego względu, że tak jak mówię, tego elementu kompletnie nie będzie widać finalnie. To jest kwestia tylko dobrego zabezpieczenia drewna przed wilgocią, czy jak będzie stało zimą, żeby też się z tym po prostu nic nie działo. Więc jak wam wyjdą tu jakieś smugi albo coś, to się tym nie przejmujcie kompletnie. Ważne, żeby tutaj we wszystkich rowkach, takich jak tutaj macie łączenie, żeby tutaj dać sporo tego oleju, żeby on wam na pewno tutaj pokrył te wszystkie łączenia, żeby tu nie zostawić takich, wiecie, śladów niepomalowanych, bo później tutaj najszybciej będzie się to po prostu gniło, a chcemy, żeby to z nami zostało jak najdłużej, skoro się tyle napracowaliśmy. Sobie między tymi tutaj 2 belkami zostawiłem akurat tyle miejsca, żeby zmieścić wałek. To jest ta belka, która będzie podtrzymywać deski i tutaj właśnie warto sobie nie ściskać tego na zero, tylko zrobić sobie takie miejsce, żeby to się wszystko tutaj nam zmieścił wałek po prostu, żeby to móc dobrze tutaj domalować. Te wszystkie miejsca tutaj, które są na dole, są niedomalowane. Jak ja to obrócę, to wtedy to pomaluję, więc się tym nie przejmuję. Po prostu lecimy szybciutko. Wałkiem jest najszybciej. Tam producent mówi, że powinno się niby pędzlem i tak dalej, ale kurde, tym pędzlem to trwa godziny. I wolę to zrobić wałkiem, po prostu zrobić to 3 razy. Mimo wszystko wychodzi to szybciej, niż jakbym to robił pędzlem. Chyba że macie strasznie dużo wolnego czasu, chcecie sobie to robić po malutku, no to możecie wtedy użyć pędzla. A jak wam się śpieszy, tak jak mi, żeby to jak najszybciej skończyć, to w tym momencie najlepiej użyć wałka. Zabieramy się za drugą stronę, czyli za nasze oparcie. I w tym momencie, jak to skończę oparcie, wtedy to sobie obrócę, bo już mi to trochę przeschnie. Także będę w stanie to obrócić, chwycić to, żeby mi się to nie wyślizgiwało po prostu z rąk. Tak, tam jakieś plamy porobię przy tym, jak to chwycę, to się tym też nie macie co przejmować. Nic nie będzie widać. I tutaj jak widzicie, jest taka właśnie szczelina też, gdzie potrzebowałem tą dodatkową belkę, więc tutaj mi bez problemu wałek wchodzi. Więc musicie sobie to od razu przemyśleć wcześniej, żeby po prostu wiedzieć, że wszędzie później tym wałkiem dojedziecie. Dobra, ja sobie to domaluję i wracamy, gdy skończę malować. Przyszedł czas na obrócenie tego na drugą stronę. Tamto sobie już przemalowałem, więc teraz odpinamy, no i spróbujemy tutaj nie narobić bałaganu. Ważne, żeby sobie zabezpieczyć, bo przy malowaniu jest możliwe, że wam to po prostu spadnie i narobicie sobie bałaganu, chociażby tym olejem, którym malujecie. Więc zawsze lepiej złapać sobie to ściskiem, chociaż trochę, żeby to miało jakąś tam stabilność. Ta strona jak tylko przeschnie, to pójdzie na nią druga warstwa tym samym olejem. Tutaj sobie to odwrócę tak samo i przemaluję z drugiej strony. Jeszcze poprawię od razu. To będzie łatwiej odwrócić, bo jest to dużo lżejsze niż to. No ale to nie koniec malowania, bo mamy jeszcze do pomalowania półeczkę i do pomalowania jest jeszcze oparcie kolejne. Tak więc muszę sobie na to jakoś miejsce znaleźć, żeby to wszystko razem po prostu działało, żeby to wszystko razem schnęło, żebyśmy nie czekali, bo gdy będziemy czekać, to każdy z tych elementów miał czekać po, nie wiem, 3 godziny, żeby on wysechł, to bym tu zwariował, więc ja sobie zazwyczaj ustawiam to tak, żeby zmieścić wszystko i wszystko naraz pomalować.
Zamontowałem sobie tutaj półeczki na ściskach. One są tutaj wystarczająco stabilne, żeby je pomalować. Tam tutaj jest akurat oparcie. Natomiast tutaj jest ta dodatkowa półeczka, która jest wysunięta. I to właściwie tyle wam chciałem powiedzieć, bo muszę dalej malować. Z tym malowaniem to czasami jest spoko, ale jak się już długo maluje, to się już tak nie chce. Przyszedł czas na powbijanie tych tutaj końcówek od tych naszych nóżek. To już nam tutaj trochę wyschło. Jeszcze nie jest do końca wyschnięte, ale chcę już to mieć gotowe. Wciskamy, no i wbijamy do oporu. I to cała filozofia, jeśli chodzi o te nóżki. Chcesz ze mną? Dobra. Dobra, możesz wbijać. No, tylko musisz chyba wyżej stanąć. Bo tak musisz uderzyć, no. No. Uważaj, żebyś się w głowę nie uderzył. Super, tata teraz dobije. Musisz tutaj za to trzymać, tu wkręcać. I tak to wygląda z włożoną tutaj nóżką. Ona się tutaj troszeczkę rusza, także jest tutaj, widzicie? O, jest delikatne. Jeśli macie nawet troszeczkę nierówno coś podłoże, to ona się sama ułoży. Będzie coś do odkurzenia, to tata ci powie, że możesz odkurzać. Ciebie też bardzo kocham. Mamy już złapane. Teraz zajmiemy się tutaj półeczką. Teraz tą półeczką tutaj przyłączymy. To wszystko jeszcze będą tutaj trzymać takie boczne deski, więc nie ma szans, żeby coś się wygięło, że nawet ktoś na tym usiądzie. Już testowaliśmy poprzednią wersję. Jak ktoś na tym siedział, w ogóle nie ma ani drgania, wiesz, żeby się gdzieś tam coś uginało i tak dalej. Tutaj będę dawał jeszcze takie blaszki metalowe, które będą to wszystko trzymać. Tak samo tutaj jeszcze złapiemy blaszkami metalowymi. A teraz zamontujemy tą półkę i będzie dobrze. Nie ma się co tak bardzo przejmować, bo tak jak mówię, wszystko będzie trzymać ta deska boczna, która tutaj pójdzie po całości, więc będzie naprawdę, naprawdę stabilnie. Tutaj nasza półeczka, musimy sobie ją tylko chwycić, to jest najtrudniejszy moment, czyli jakby chwycenie samej tej półki, żeby ona była równiusieńko tutaj z całą resztą. Zrobimy tym mocniejszym ściskiem. Sprawdzę, czy mi to nie ucieka. Nie skrawadzam tu aktualnie poziomu, ale tego, czy ta nie opada. Bo chciałbym to przymocować tak, żeby już to było idealnie. Więc ja sobie teraz tutaj wezmę jakąś małą deseczkę i to podłożę. Albo tam mam coś takiego. O, to może mi to się podniesie na tyle. O. Ja naprawdę nie potrzebuję dużo, żeby to było równo. Jest dobrze. I taki właśnie efekt chciałem uzyskać, że tutaj jak zobaczycie z poziomicą jest idealnie półka przedłużona. I tak to właśnie miało wyglądać. Półka w ogóle nie opada, jest idealnie w poziomie z całą resztą. Jest tutaj zlicowana ładnie, więc teraz wystarczy mi to ze sobą połączyć. A żeby to ze sobą połączyć, ja użyję takich blaszek. One są tutaj od razu nawiercone i je można tutaj po prostu śrubami, pyk, 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 wszystko
złączyć, więc tutaj po prostu kładę, montujemy tutaj w tym miejscu śrubami. Akurat dostałem takie przydługie, ale to nie problem, bo mi to nie przeszkadza, że je będzie widać jakby od spodu. To jest żaden problem. Mamy to, mamy półeczkę. Ona jeszcze nie jest taka do końca stabilna, bo dopiero gdy przyjdą te deski boczne, stanie się stabilna. Damy jeszcze jedną blaszkę tutaj, w to miejsce gdzieś tak, może tak, żeby trzymało to wszystko tutaj jeszcze ten bok i będziemy mieli koniec tego podłoża. Okej. Mamy to gotowe, poszło dosyć sprawnie, co prawda nie trwało to jeden dzień, bo nie miałem tyle czasu każdego dnia, tego to po trochu było. Natomiast cała tutaj tą rogówkę już mamy skręconą i teraz zajmiemy się tutaj tą półeczką, dotniemy sobie tutaj deski na tą półeczkę, żeby ją tutaj ładnie zakończyć. Tutaj pójdą, nie wiem, może trzy deski, może cztery, zobaczymy jak to wyjdzie. Bo to w zależności jaką będę miał tutaj szerokość akurat deski, którą dam. No i tak to zrobimy po kolei, polecimy tutaj tym, a później zostanie nam tylko docięcie całej reszty desek, które będą zarówno siedziskiem, jak i oparciem. Tutaj na oparciu damy sobie jeszcze kątownik taki, żeby to się po prostu lepiej trzymało. A tu mój mały pomocnik. Mamy śrubki. Mamy śrubki. No to śrubki. Co mamy robić ja? Masz. No jeszcze. Okej. I drugi kątownik damy sobie z tej strony, tutaj z boku. Podasz mi śrubeczki, te. Teraz zajmujemy się półeczką. Jak tu widzicie, mam już docięte deski na wymiar. Tutaj wyszło 86,5. Mamy tutaj trzy deski. Tutaj jeszcze jedna wejdzie nam, którą będziemy musieli ją tu jeszcze podeprzeć dodatkową chyba belką. Najlepiej by tak było. Także tutaj sobie jeszcze jedną beleczkę damy w to miejsce. Tutaj pod spód, żeby też miały oparcie później te belki, te deski, które pójdą w tą stronę. Teraz sobie przymontujemy te deski. Tutaj będę musiał jeszcze frezarką podciąć tą deskę tutaj w każdym miejscu, żeby ona mi tutaj fajnie weszła, żeby się tutaj nie była wyżej na tych wszystkich montażach. No i zaczynamy. Następne dziury to będziesz odkurzał, dobra? Dobra! No. I ciągło. Ciągło ci ręce. Ale tylko troszkę. Ja tutaj robię szczelinę na szerokość po prostu ołówka. Tak więc sobie tą deskę po prostu i docisnę. Z drugiej strony włożę drugi ołówek w tą szczelinę. I sobie to ściśniemy wszystko znowu ściskiem. I będziemy to tak po kolei łączyć tą naszą półeczkę. Ci to wzięłem. Dobrze. Proszę. Teraz muszę wyciąć tutaj frezarką po prostu, delikatnie się wgłębić, żeby zmieściły się te tutaj nasze łączenia. Jest super. Dobra, możemy odkurzać. Super, dziękuję ci bardzo za podkurzanie. Teraz wytniemy sobie tutaj ten element, który jest nam tutaj niepotrzebny, bo wchodzi nam tutaj w oparcie właśnie wyżynarki.
Hurra! O. Tam będzie z tym jajce pracować. Będzie prościej. Bym ją tam włożył, zobaczył jak to wygląda. To spróbujemy ją tam wcisnąć. Zobaczymy jak będzie wyglądać z tą drugą, którą już mam gotową. Tak na razie bez poduszek. Żeby tylko przymierzyć jakby to wyglądało. Znaczy przyniosę poduszki, ale bez desek. O to chodziło. Przyniosę poduszki, zobaczyć jak to będzie wyglądać. To jest od domu. No, ale zacnie. Teraz jest kompletna. Pamiętaj, że będzie dużo miejsca do siedzenia. Będzie super, no. Tutaj jest wężej, tak. Ja wiem o tym. Od razu wiedziałem, jak to robiłem. Zaraz pójdę z Mikołajem. Ty możesz już iść do domku. Przyszedł czas na kołki. Tutaj już mam wycięte kołeczki, którymi to wszystkie tutaj te dziury w półeczce sobie zakryję. Używałem właśnie takiej otwornicy do tego, do zrobienia sobie tutaj dziury w deskach. Natomiast, żeby wykroić kołki, używałem takiej wykrajalnicy. Nie wiem, jak to się nazywa fachowo, ale to po prostu ze sobą kupujecie. Pasuje to idealnie jedno do drugiego. Także jak zrobicie dziurę tym narzędziem, to tym bez problemu do niego później wykroicie właśnie taki kołek, który później możecie na kleju przykleić i wbić go tutaj w tą dziurę. Nadmiar się odcina, szlifuje i gotowe. Także teraz będziemy po prostu tutaj wszędzie dawać kołeczki. Mamy wszystkie kołki wbite, teraz to po prostu musi wyschnąć i jak wyschnie, to wszystko klej się zwiąże, wtedy podcinamy tutaj multitoolem te wszystkie wystające kołki, a teraz zabieramy się za siedziska, położymy sobie te wszystkie deski już tutaj na boki, mam je wszystkie docięte, zrobiłem to po prostu poza kamerą, bo to bardzo długo trwało, żeby to wszystko wymierzyć, pociąć i tak dalej. Jak sobie tutaj zobaczycie, tutaj mamy ten kątownik, i tutaj pod to jest wycięte, żeby to wszystko tutaj się zmieściło. Natomiast jeszcze muszę to pomalować. Także jeszcze to sobie pomaluję i tutaj jeszcze w jednym miejscu, gdzie podcinałem. I będziemy to wszystko już składać. Podocinałem sobie wszystkie te, o to jak widać, wszędzie mamy zakończenie. Wszystkie już mam skończone, teraz muszę je... To nie jest skończone!
Zaraz będzie skończone. Teraz muszę sobie tutaj frezarką przelecieć te tutaj zaznaczone elementy z tego względu, że chcę, żeby tu było gładko. Tak samo jak to zrobiłem w tej wersji. O, nawet jak ktoś się uderzy, to się mu tutaj nic nie stanie. Dlatego tutaj tak samo sobie to pozakańczam. Wszystkie te takie elementy, które są ostre, a wystają, to mam tutaj zaznaczone, właśnie które muszę sobie ściąć. Tak samo tutaj na górze. I wszystko już tutaj fajnie nam pasuje. Teraz będę właśnie zajmował się tym frezowaniem. Później sobie muszę pomalować tutaj cały ten spód, odciąć te kołeczki. Tutaj jeszcze klej nie do końca wysechł, ale kołki już się przykleiły, więc będę mógł to pomału po prostu ścinać. Do zaokrąglenia tych rogów będę używał takiego freza. Kupiłem sobie cały zestaw frezów właśnie, żeby móc wszystko robić. I deskę mamy zaokrągloną. Ja to jeszcze przeszlifuję tutaj papierem, bo sobie to zawsze jeszcze tak wygładzam, bo nie wpijam się tak głęboko. Zawsze wystarczy mi tyle i jest super już. Teraz już uderzenie w to nic nikomu nie zrobi. Jeszcze zetnę sobie tą krawędź i tą krawędź. Wszystko w tym filmie. Jeśli chodzi o koszt wykonania takiej rogówki, oczywiście bez tych desek, które zostały mi po tarasie, bo nie byłem w stanie tego policzyć,
bo to po prostu były jakieś moje odpady. Tak więc cena wygląda w taki sposób. Składa się właśnie z poduszek głównie, z tych belek, z których to wszystko jest złożone. Dodatkowo mamy tutaj te stópki, które dokupywałem, jakieś tam śrubki i tak dalej, jakieś papiery ścierne. To jest tam osobny koszt, tak więc jeśli chcielibyście coś takiego powtórzyć, to ten film jak najbardziej będzie dla Was pomocny. Ja Wam bardzo dziękuję, no i do zobaczenia w kolejnym.